Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy temat to temat, który można by zatytułować Bóg podpali Twoje pole. Dziwny temat. Bóg podpali Twoje pole. Natomiast wynika on z tego, że chciałbym Państwu przedstawić pewną zasadę, którą znajdujemy w Psalmie 23. Psalm 23 jest znany jako pieśń owcy. I tutaj mamy to jako słowa króla Dawida kierowane na temat Pana Jahwe, który jest jego pasterzem. Przeczytam te słowa. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad spokojne wody. Posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich przelewa się. Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w domu Pana przez długie czasy. I chciałbym się dzisiaj skoncentrować na tym czwartym wersecie. Tutaj widzimy, choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij Twój pocieszają mnie. W temacie Bóg podpali Twoje pole, kluczowe jest tutaj Twoja laska i kij pocieszają mnie. Widzimy w tym psalmie, że Bóg jest przedstawiony jako pasterz, a człowiek jako jego owca. I jednoznacznie widzimy, że Bóg tutaj, pasterz, jest zaopatrzony w laskę i kij. Po co pasterzowi była laska i kij? Pasterz miał laskę i kij w dwóch celach. Pierwszy cel był taki, że oczywiście jeśli ktoś próbował zaszkodzić owcom, to używał tego narzędzia, jakim była laska i kij, żeby odgonić przeciwnika. Czy to był wilk, czy to było jakieś inne zagrożenie, pasterz po prostu walił tym kijem, walił tą laską i pozbywał się zagrożenia. Tak samo my możemy być pewni, że Bóg w naszej obronie użyje tej laski i jeżeli jakiś przeciwnik będzie chciał nam zaszkodzić, to jeśli zawołamy do Boga, to Bóg chętnie tego przeciwnika przepędzi. Jeżeli będziemy do Niego wołać, to On, wiedząc, że to uwielbi Jego imię, zawsze weźmie w obronę tych, którzy do Niego wołają. Zatem bez ograniczeń wołaj do Boga, Bóg chętnie i bez wypominania ratuje. Przede wszystkim ratuje przed zagładą, wieczną zagładą. Jeśli nie jesteś jeszcze zbawiony, to przyjdź do Pana Jezusa. Pan Jezus chętnie Cię uratuje. Pan Jezus chętnie Cię zbawi. Przyjdź, bo tylko w Bogu jest nadzieja na Twoje zbawienie. Zatem bez zwłoki przyjdź ze swoimi grzechami, wyznaj Twoje grzechy Bogu, albowiem Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści grzechy, jeśli Jemu wyznasz. Zatem jest to bardzo ważne. Ta laska służy do tego, żeby wrogów owiec, czyli Twoich wrogów, pozabijać, powywlekać, pozbyć się ich. Ale laska ma też drugi cel. W wykonaniu pasterza laska i kij była używana, jeśli owca nie chodziła jego drogami, jeśli owca błądziła, jeśli owca szwendała się i nie szła za pasterzem, wtedy była taka technika. Ja wiem, że ona może jest dzisiaj w dzisiejszym świecie uznawana za
może mało humanitarną, ale była taka technika i do niej się odnosi tutaj Dawid, autor psalmu. Ta technika polegała na tym, że pasterz łamał nogi owcy i następnie owce z połamanymi nogami, dopóki te nóżki się nie zrosły, nosił na swoich ramionach. Jeśli będziesz chodził swoimi drogami, to pasterz będzie musiał połamać ci giczoły po to, żeby cię wziąć na ramiona i żebyś nie łaził swoimi drogami. I skutek tego był taki, że po takim czasie na ramionach swojego pasterza owca była do niego tak przywiązana, że zwyczajnie nie mogła bez niego zrobić kroku, bo jak ją musiał odstawić, żeby zająć się czymś innym, gdzie nie mógł tej owcy nosić, to ona nie mogła kroku zrobić. Mogła tylko i wyłącznie iść wtedy, kiedy niósł ją pasterz. I po zrośnięciu tych kończyn owca tak mocno była przywiązana już do swojego pasterza, że nic nie stało na przeszkodzie, żeby iść za pasterzem, nie chodziła już swoimi drogami. Tą technikę właśnie tutaj widzimy, że Dawid, który między innymi zbłądził kilka razy w swoim życiu, to wtedy widział, że ten pasterz użył wobec niego laski i kija, żeby połamać mu giczoły i żeby Dawid mógł dalej być z pasterzem i nie łazić swoimi drogami. Widzimy to przy sprawie Uriasza Hetejczyka, którego Dawid podstępnie doprowadził do zagłady. Widzimy to w innych przypadkach, na przykład gdy kazał policzyć lud, to wtedy też łaził swoimi drogami i Bóg musiał utrącić jego nogi. I też ta zasada, Bóg podpali twoje pole, jest powiązana z tą zasadą kija i laski. Ta zasada jest ilustrowana przez druga księga Samuela, 14. Tu jest to przedstawione językiem obrazowym i nie każdy musi od razu zgadzać się z tym, że to przedstawia to, dlatego że sytuacja dotyczy czegoś innego. Natomiast zasada jest pięknie zilustrowana przez zachowanie się, co prawda, dwóch bezbożnych ludzi, ale przez to, że jest ta zasada tu widoczna, warto ją przytoczyć. Zasada bezpośrednia jest w psalmie 23, laska i kij. Natomiast tutaj jest tylko i wyłącznie przenośnie. Od 28 wersetu czytam. I Absalom mieszkał w Jerozolimie 2 lata, a twarzy króla nie zobaczył. Absalom posłał więc po Joaba, aby ten go posłał do króla, lecz on nie chciał przyjść do niego. Potem posłał drugi raz, ale nie chciał przyjść. Wtedy powiedział do swoich sług: patrzcie, pole Joaba jest obok mojego i ma tam jęczmień. Idźcie i podpalcie je. I słudzy Absaloma podpalili to pole. Potem Joab wstał, przyszedł do Absaloma do domu i zapytał go: czemu twoi słudzy podpalili moje pole? Absalom odpowiedział Joabowi: oto posyłałem po ciebie, mówiąc: przyjdź tutaj. Widzimy dwóch złych ludzi, Absaloma i Joaba. Obaj nie są co do zasady osobami godnymi naśladowania. Jeden i drugi był podłym człowiekiem. Absalom jest obrazem wręcz antychrysta i co do zasady jest obrazem człowieka grzechu. Joab również. Natomiast samo zachowanie jest ciekawe. Jest wezwanie, które jest zignorowane. Jest ponowne wezwanie, które jest zignorowane. A potem, jak ono jest zignorowane, jest podpalenie pola. Nawiązując do tytułu dzisiejszego odcinka, czyli Bóg podpali twoje pole,
w nawiązaniu do psalmu 23, 4 werset, do laski i kija, gdzie wiemy, do czego pasterz używał laski i kija, łamał owcy nogi, aby przylgnęła do pasterza. Możemy użyć tego podobieństwa w ten sposób, że jeśli będziesz lekceważył głos Boży, to Bóg przemawia raz lub dwa, lecz na to się nie zważa. I jeśli Bóg będzie chciał cię przywieźć do siebie, to będzie gotów podpalić twoje pole. To może być coś, co uważasz za pewne w twoim życiu. Tak jak owca uważa za pewne swoje nogi. Ona ma do tych nóg zaufanie, jeśli łazi swoimi drogami. Niesie ją ta noga gdzieś, gdzie pasterz sobie nie życzy. Jeśli w twoim życiu tak jest, to Bóg być może już niedługo połamie twoje nogi, żeby ciebie przywieźć do siebie. Bo Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli uchylasz się od tego, żeby być posłusznym prawdzie Bożej, to być może już niedługo Bóg podpali twoje pole. A jeśli już podpalił twoje pole, to wołaj do Boga, bo On jest w stanie odpowiedzieć i chce odpowiedzieć. Jeśli jeszcze nie podpalił twojego pola, to nie czekaj, aż je podpali. Przyjdź do Boga jeszcze dziś. To nie jest coś, z czym można zwlekać. Chodź jego drogami, jak owca idzie za swoim pasterzem, a pasterz będzie cię chronił i doprowadzi cię do wiecznego zbawienia. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. A jeśli już wierzysz w Pana Jezusa, nie schodź na własne drogi, bo Bóg przemawia raz lub dwa i na to się nie zważa. I potem już po prostu może być za późno. Po co lekceważyć Boże zasady? Po co lekceważyć to, czego On od ciebie oczekuje? Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Możesz do mnie zadzwonić 739089088. Chętnie wyślę ci Nowy Testament, jeśli jeszcze nie posiadasz. Jeśli będę mógł. Teraz dostałem dwa pudełka Nowych Testamentów, więc chętnie się podzielę. I proszę, abyśmy nie zapominali, że Słowo Boże jest pochodnią świecącą w ciemnym miejscu. Pochodnia to nie jest latarka. Pochodnia oświetla nasze drogi kilka kroków do przodu. Może jeden, może dwa, może trzy. To nie jest reflektor. Więc dopóki nie zrobisz pierwszego kroku, który oświetla ci Słowo Boże, o którym wiesz, że Bóg tego od ciebie wymaga, to Bóg nie będzie z ciebie robił mędrca. Tylko po prostu będziesz oddalał się od prawdy, jeśli pójdziesz w innym miejscu, gdzie widzisz, że Słowo Boże nakazuje ci iść. A jeśli zrobisz ten krok, to ta pochodnia oświetli ci kolejny krok i będziesz mógł iść w prawdzie. Chodzenie w prawdzie polega na tym, żeby być posłusznym temu, co teraz widzisz, że Bóg od ciebie oczekuje. Idź za Słowem Bożym. A wtedy Bóg nie podpali twojego pola. Niech Bóg wam błogosławi.